Dlaczego bank PNB Paribas dobrowolnie oddaje pieniądze? Czy w 2024 roku opłaca się podpisać ugody z bankiem? Oraz jak wygląda orzecznictwo naszych klientów wobec tego banku? O tym wszystkim już za chwilę zapraszam Michał Szunart. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Drogą wyjaśnienia pragnę wskazać, że zgodnie z ostatnimi doniesieniami PNB Paribas zgodził się zawrzeć ugodę z 4665 klientami, którzy zaciągnęli kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Jednakże zdarzenie to miało miejsce we Francji. Stowarzyszenie CLCV Obrony interesów konsumenta we Francji wynegocjowało porozumienie dla frankowiczów, umożliwiające polubowne rozwiązanie sporu z tym bankiem i anulowanie zawartych umów kredytowych. Wartem uwagi jest fakt, że do porozumienia doszło dopiero po wejściu na drogę sądową przez klientów tego banku. Jest to niewątpliwie precedensowe stanowisko banku w sprawach frankowych, jednak w naszym kraju bank ten nie podjął takich rozwiązań. W Polsce bank ten przegrywa sprawę za sprawą, ale na razie nie ma oznak, aby poczynił takie kroki. Jedno jest pewne, że jeżeli zdecyduje się na jakieś ustępstwa, to tylko wobec osób, które go pozwały. A w Polsce jest jeszcze bardzo wiele osób, które pomimo sprzyjające, sprzyjającej linii orzeczniczej tego nie zrobiły, oczekując na dobre ugody. A takich nie będzie. Bo w 2024 roku nie opłaca się już podpisać żadnej ugody z bankiem. Najbardziej rozsądną formą rozwiązania problemu kredytu frankowego jest wyłącznie proces sądowy. W ten sposób zyskują Państwo szansę na unieważnienie umowy kredytowej, podczas gdy ugody prowadzą w przeważającej mierze do przewalutowania zobowiązania wedle kursu narzuconego samodzielnie przez bank. Również wbrew wielu sugestiom banków ugody nie są tańszym i bardziej sprawiedliwym sposobem rozwiązania sporu niż proces sądowy. Podkreślenia uwagi jest fakt, że w wyniku sądowego unieważnienia umowy kredytobiorca zyskuje kilkukrotnie więcej niż w najlepszej ugodzie z bankiem, a także uzyskuje rekompensatę kosztów procesu sądowego. Zwrócić pragnę także uwagę, że wbrew opinii banków, ugody nie są szybszym rozstrzygnięciem sprawy, ponieważ po zawarciu ugody klient na podstawie nowej umowy wiąże się z bankiem na wiele lat, zaś proces kończy sprawę definitywnie. Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, że proces sądowy to najbardziej racjonalna metoda rozwiązania sporu związanego ze zawartym kredytem frankowym. W tym miejscu warto przedstawić ostatnie wygrane wyroki naszych klientów wobec banku PNB Paribas, które zapadły pod sygnaturą 6 ACA 94 łamane na 22 oraz 1 ACA 1196 łamane na 23. W pierwszym przypadku prawomocne ustalenie nieważności kredytu zostało orzeczone w 34 miesiące. Wliczając to postępowanie przed obiema instancjami, uzyskany przez nas wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zapadły w dniu 25 stycznia 2023 roku, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Pierwszej Instancji o sygnaturze Akt 28C 2311 łamane na 21. Sąd apelacyjny uznał, że, że zarzuty stawiane przez pozwany bank, a dotyczące naruszeń prawa procesowego i materialnego są błędne. Sąd postanowił, że usunięcie z przedmiotowej umowy kredytu kwestionowanych w pozwie klauzul umownych jako abuzywnych prowadzi do nieważności umowy, bowiem możliwość jej wykonania w kształcie pozbawionym tych klauzul nie jest możliwa. Tym samym umowa zawarta w maju 2006 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej jest prawomocnie nieważna. Ponadto, na skutek procesu, nasz klient zyskał łącznie kwotę 10 467 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kolejnym wyrokiem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2023 roku w sprawie. 1 ACA 1196 łamane na 23. W sprawie tej bank, bank BNP Paribas złożył apelację od wyroku sądu okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 roku o sygnaturze AG 28C400 łamane na 21. W tym przypadku sąd apelacyjny zmienił ten wyrok jedynie w części dotyczącej odsetek ustawowych za opóźnienie oraz poprzez uwzględnienie zgłoszonego zarzutu zatrzymania. Oddalając apelację o banku w pozostałej części. Nasza klientka może zatem cieszyć się prawomocną nieważnością umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej oraz korzyścią finansową oscylującą w okolicach kwoty 175 485 zł, powiększoną o zwrot kosztów procesu. Tym samym sąd apelacyjny. W pełni podzielił rozstrzygnięcie Sądu Pierwszej Instancji w zakresie nieważności utrzymania umowy w mocy z uwagi na stwierdzenie w umowie abuzywnych klauzul ryzyka walutowego i klauzul przeliczeniowych, bez których dalsze wykonanie umowy byłoby niemożliwe. Pragnę także zwrócić uwagę na sprawne tempo rozpoznawania omawianej sprawy, gdyż łączny czas postępowania w toku obu instancji to 29 miesięcy. Wskazane przeze mnie wyroki pokazują, że propozycje ugodowe banków nie są korzystne dla Frankowiczów, a jedyną drogą do definitywnego zakończenia sprawy jest postępowanie sądowe. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę sukcesów. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.